piątek świętowana była w Sejmie 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. Przy tej okazji naszym redaktorom udało się zrobić wywiady z ambasadorem Szwecji i ambasadorem Finlandii w Polsce. Za chwilę je zobaczycie. Czarek, powiedz, jak wam się udało w ogóle dostać się do tych ludzi? Czy był problem i czy jesteś zadowolony z tych wywiadów? Jak byś chciał zachęcić do obejrzenia? Była konferencja w Sejmie na 25 lat Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Akurat zaraz po wejściu Szwecji też do NATO, także fajna okazja i no, był ambasador Szwecji właśnie, a pani ambasador Finlandii też miała swoje wystąpienie, mówiła o obronie cywilnej Finlandii. Ciekawe, tam mają to tak dobrze zorganizowane, więc teraz obecna władza mówi, że się będzie na tym wzorować. No a po zakończeniu podeszliśmy i tam bardzo chętnie się wypowiedzieli dla telewizji Idź Pod Prąd. Też ambasador Szwecji tam dopytywał, co to za telewizja. Mówiłem, że chrześcijańska, protestancka, to pewnie. Warto przypomnieć naszym widzom, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja to są tradycyjnie protestanckie, wywodzące się z tradycji protestanckiej państwa. Stąd też nasze zadowolenie, że te państwa przestają być neutralne. Nawet mówiło się, że Finlandia jest takim pewnym symbolem takiego lekkiego zwasalizowania w stronę Rosji. Mówiło się o finlandyzacji. Jarosław Kaczyński chciał z Polski zrobić właśnie taką sfinlandyzowaną prowincję Rosji, taki niby wschód, niby zachód, nie wiadomo co. A dzisiaj Finowie wybrali już jasno stanięcie po stronie Paktu Północnoatlantyckiego wymierzonego w obronę przeciwko Rosji. To jest oczywistość. Nie chodzi o galaktykę, nie chodzi o Marsjan, tylko chodzi o kacapów. No i tyle. Po to powstało NATO. Drugi też taki czynnik historyczny, że zobaczcie, no jedna z takich tragedii narodowych to jest potop szwedzki, kiedy protestancka Szwecja z łatwością podbija rozbite katolickie, z katolicką rządzącą elitą państwo, bo protestantów było jeszcze wtedy dużo, także prawosławnych, ale elita rządząca, król, no to byli tacy właśnie silni, silnie zorientowani na Rzym, na papiestwo. Szwecja nas rozbiła w puch w tym pierwszym starciu, no a dzisiaj jesteśmy sojusznikami w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Bardzo to cieszy, bo teraz Bałtyk ma już nie neutralność po tej północnej stronie, ale mamy sojuszników. My od południa, oni od północy, przeciwko kacapowi. A my teraz kupujemy granatniki od Szwecji. Tylko one się nazywają Karl Gustaw. Mają zmienić nazwę do na polskiej wersji. No ale chyba nie na Jan Kazimierz. No, mam nadzieję, że nie. Zresztą Szwed, żeby nie było, nie? No, ze szwedzkiego rodu. Także zobaczmy w takim razie te dwa wywiady. Przed wami ambasador Szwecji i pani ambasador Finlandii. Mr. Ambassador, how do you feel as an ambassador of a newest NATO country? Well, I have to say it's a very special feeling. It's a feeling of gratitude. It's a feeling of pride. But it's also a feeling of being humble. We're leaving 200 years of neutrality and non-alignment behind. And that's why the decision yesterday was such an historic decision. But we believe it's not the end of something, it's rather the beginning of something. We feel that we're coming home. We're coming home to an alliance who defends peace, who defends freedom. And we know that we belong in this community. And we very much look forward to fulfilling all the high expectations of all the other NATO. And I would like to express my heartfelt gratitude to all the NATO allies for making this possible, and in particular Poland, which has played such an important role in supporting our NATO application process along the way. Thank you.
Do you think that there's high probability of war of Russia against NATO countries, and how is Sweden preparing for that? Well, our government has been very clear that we have to be prepared. We cannot exclude the possibility of war, and we feel that we are prepared. Together with the other NATO allies, we are preparing in different ways, and the guiding light of our NATO membership will be solidarity and unity. Thank you very much. Thank you. Jak się pani czuje jako ambasador jednego z najnowszych państw NATO? Muszę powiedzieć przede wszystkim, że teraz świetny dzień, bo Szwecja jest w NATO. A po drugie, jak Finlandia dołączyła się do NATO, to naprawdę to było takie fizyczne czucie dobrości i byliśmy naprawdę bardzo szczęśliwi. I ten czas oczywiście był najwyższy, żeby dołączyć się do NATO. Więc czuję się bardzo dobrze. Czy myśli pani, że wojna Rosji z państwami NATO jest bardzo prawdopodobna i jak Finlandia się do takiej przygotowuje? No, dużo się mówi teraz o tym, że jest to możliwe, że wojna będzie i z krajami natowskimi i musimy się przygotować. W Finlandii zawsze historia nam uczyła, że musimy stanąć na swoich nogach, musimy się sami zadbać o obronę i tak robimy dalej jako członek NATO, ale oczywiście NATO dodaje tutaj nam jeszcze bardziej ochronę, więc musimy działać wszyscy razem. Dziękuję. Dziękuję.